Cześć drodzy widzowie, mam na imię Walentyna i dziś znajdujemy się w klubie Picasso z okazji obchodzi Andrzejków. Andrzejki to wieczór wróżby, który obchodzimy w Wigilię Świętego Andrzeja w nocy z 29 na 30 listopada. Także jest to ostatnią okazją do zorganizowania ostatniej hucznej zabawy przed Adwentem. Andrzejki 2018 zostały zorganizowane przez Lwowski Klub Strefa Młodzieży przy wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz przy patronacie Konsulatu Generalnego we Lwowie. Swoją obecnością imprezę zaszczycili liczni posłowie na Sejm, przedstawiciele konsulatu, przedstawiciele Komisji Łączności z Polakami z zagranicy, członkowie wielu organizacji społecznych z Polski i Ukrainy. Bliżej północy klub Picasso był pełen pozytywnej nastawionej polskiej młodzieży i akurat rozpoczynały się wróżby i konkursy. Ktoś wywróży imię przyszłego męża, ktoś z pewnością w następnym roku się ożeni, kogoś czeka podróż, a ktoś po prostu fajnie spędził czas, uczestnicząc w konkursach i wygrał cenny prezent. Wśród andrzejkującej młodzieży znaleźli się goście z Wilna, Warszawy, Zielonej Góry, Mościsk i okolic Lwowa. Tak komentowano imprezę. A proszę powiedzieć, a skąd przyjechaliście? Z Mościsk. Co myślicie o wróżeniach? Czy potrzebujemy dzisiaj wróżenia między chłopcami a dziewczynami? No oczywiście uważam, że potrzebujemy, bo to jest zachowanie jednak jakiejś tam tradycji, legendy, czegoś tam. No wróżenie to jest bardzo ciekawa rzecz dla młodzieży, dla wszystkich. No uważam, że to jest potrzebne. Zdaniem wróżenie to jest raczej taka tradycja do Andrzejku. Na przykład ja nie wróżę, bo na przykład nie wierzę w to. Moim zdaniem wszystko zależy od człowieka, od tego, co on robi, jakie on ma odnoszenie do życia. Stosunek do tradycyjnej wróżby andrzejkowej wśród młodych ludzi jest różny, ale jednak uspółcześnianie tradycji jest bezwzględnym trendem. Jak się okazało, większość pragnie dobrej zabawy i niekoniecznie wróżby w domu. A co myślicie o wróżeniach? Czy potrzebujemy dzisiaj wróżenia? Tako jak dzisiaj. Wydaje mi się, że to bardziej jest tradycja, która w Polsce w tych czasach jest powoli zanika. A ja myślę, że wróżenie jest jak najbardziej potrzebne, żeby zachować polską tradycję. Ja w ogóle bardzo lubię Andrzejki. Już po raz kolejny robimy tą imprezę dla młodzieży, która polska młodzież z Lwowa razem się bawi i fajnie spędza czas, też wróbi, też fajne połączenie polskich tradycji i współczesnej takiej zabawy. No właśnie zobaczyłam taką okazję, bo pierwsza para, którą wezwali na Dance Ball, to właśnie była para, która zapoznała się podczas Andrzejek, czyli magia chociaż jakaś by jest. TV po Lwowsku z wdzięcznością pozdrawia organizatorów. Impreza andrzejkowa w 2018 roku z pewnością była udana. Życzymy wszystkim spełnienia marzeń, prawdziwej miłości i szczęścia. Do spotkania na Andrzejkach w 2019 roku.